Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj zaczynamy zupełnie nowy, duży, bardzo obszerny dział matematyki, który, jak właśnie tutaj piszę, nazywa się trygonometria. Udało mi się zmieścić. Trygonometria. Trygonometria to jest bardzo obszerny dział, więc musisz się naprawdę do tego przyłożyć. Będzie dużo wzorów, dużo zadań, dużo liczenia. Skup się i dokładnie obserwuj, co tutaj robię. Dzisiaj poćwiczymy sobie takie podstawy, będzie parę zadań z matur, ale w następnych lekcjach pojawią się wzory i tych wzorów będzie naprawdę dużo, więc załóż sobie może jakiś malutki taki zeszyt albo coś i spisuj sobie tam te wzory. Lepiej nie zdawać się na swoją pamięć. Dobrze, od czego sobie zaczniemy? Od tego, czym w ogóle są funkcje trygonometryczne, jakie definiujemy, skąd one się biorą. Spójrz, narysuję sobie taki mały trójkącik. Mały trójkącik. Proszę bardzo. I tu mamy w tym trójkąciku jakiś kąt. Tu, na żółto go zaznaczyłem. Kąt alfa. I my będziemy próbowali za pomocą pewnych funkcji, których nazwy zaraz Ci powiem i opiszę, będziemy za pomocą tych funkcji próbowali odnaleźć wartości tego kąta alfa przy użyciu stosunku odpowiednich boków w tym trójkącie. Brzmi tak trochę skomplikowanie, ale zobacz, dlaczego możemy to zrobić. Narysuję teraz inny, taki czerwony trójkąt. Zobacz, zaczynam od tego miejsca, rysuję sobie i ten trójkąt będzie trochę większy. Gdzieś ma większe boki, ale kąt tutaj, ten alfa, jest cały czas ten sam. Właśnie to jest klucz w całym naszym rozumowaniu. Teraz rysuję zielony trójkąt, który jest jeszcze większy. Jak widzisz, żółty kąt alfa dla wszystkich tych kątów jest wspólny, więc właśnie dlatego możemy stworzyć sobie funkcje trygonometryczne, które opisują nam dowolny trójkąt. Oczywiście, co jest bardzo ważne, ten trójkąt musi być prostokątny. Pamiętaj, trygonometria działa tylko dla trójkątów prostokątnych. Oczywiście później będziemy próbowali to uogólniać dla trójkątów nieprostokątnych, ale w podstawowej trygonometrii mamy do czynienia tylko z takimi. Tu musi być kąt prosty, a alfa jest naszym kątem, który będziemy badać później. Definiujemy trzy podstawowe funkcje trygonometryczne i tego będą od Ciebie wymagać na maturze podstawowej, na rozszerzonej będzie trochę tego więcej, ale i tak musimy pamiętać o trzech najważniejszych. Tymi funkcjami są: pierwsza funkcja, 1, sinus. Funkcja sinus. Zaraz wyjaśnię, co są za nazwy. Na razie po prostu chciałem je wymienić. Sinus. Druga nasza funkcja. Cosinus. Cosinus. Pisane przez C. Cosinus. I trzecia funkcja. Nazwa niestety trochę odbiega od tych dwóch poprzednich. Tangens. Trzecia nasza funkcja trygonometryczna to tangens. Proszę bardzo, mamy trzy podstawowe funkcje trygonometryczne. Co to znaczy funkcje trygonometryczne? Będziemy w ten sposób określać stosunki boków i badać, jak one zależą od tego kąta. Pokażę Ci to na konkretnym przykładzie. Zaraz tutaj wezmę sobie mały trójkącik. Może gdzieś bardziej na środku. Dobra. Okay. Tutaj mamy taki trójkąt. Jak widzisz, że narysowany kąt alfa, jakiś, prawda, są boki A, C, B i kąt prosty. Czyli możemy dla niego spróbować zrobić funkcje trygonometryczne, bo z tego, co przed chwilą narysowałem, tylko że rysowałem w drugą stronę. Specjalnie teraz dałem taki trójkąt, żebyś od początku pamiętał, że nieważne, jak ten trójkąt jest narysowany, ważne są stosunki odpowiednich boków, więc nie ma sensu uczyć się na pamięć, że w takim ustawieniu to jest tak, a jak narysuję ten trójkąt pionowo teraz, to już pogubisz się, tak? Musisz wiedzieć, który bok jest który, dlatego teraz Ci to powiem. Bok A. Nasz bok A to jest w ogóle A i B to są przyprostokątne. Tak się nazywają te boki. Jeden i drugi. To jest przyprostokątne. Dlatego, że i A i B leżą przy prostym kącie. Widzisz, to jest prosty kąt. I one przy nim sobie właśnie leżą. No więc są przyprostokątne. A bok C to jest przeciwprostokątne, bo leży naprzeciwko prostego kąta. To jest takie bardzo intuicyjne i widać, same nazwy sugerują, skąd i gdzie leży dany bok. Ale że i A, i B, bo C to jest przeciwprostokątne. To nie ulega żadnej wątpliwości. Napiszę to tutaj na dole. C, przeciwprostokątne.
przeciw, bo jest naprzeciwko prostego kąta, prostokątna. Prostokątna. I nie musimy jej dalej opisywać. Wiadomo, naprzeciw prostego kąta. Ale i A, i B, jak przed chwilą Ci powiedziałem, są przyprostokątnymi. To znaczy, że potrzebujemy jeszcze dodatkowego opisu dla nich, żeby wiedzieć, czy mówię o A, czy o B. Dlatego nazwaliśmy je przyprostokątną przeciwległą i przyprostokątną przyległą. I przyprostokątna przyległa przylega do tego kąta, który badamy, czyli alfy, a przyprostokątna przeciwległa jest naprzeciwko kąta, który badamy. Wiem, że może to być takie dosyć frustrujące teraz dla Ciebie, że tu jest przeciw, tu przyległa, ale to jest naprawdę bardzo intuicyjne, jak sobie na to w ten sposób spojrzysz, bo zobacz. I A, i B to są przyprostokątne. Przyprostokątne. Bo jest przy prostym, prosto, tak, bo przy prostym kącie. Więc to jest przyprostokątna. I B też jest przyprostokątną, więc w skrócie napiszę P po prostu, P jako przyprostokątna. I teraz A jest naprzeciwko kąta alfa. Jeżeli bym narysował tutaj BT, tu, to A w stosunku do kąta beta jest przyległa, a B jest przeciwległa do bety. A do alfy A jest przeciwległa, a B przyległa. Więc to zależy tylko i wyłącznie od tego kąta, który my chcemy badać. I nazwy są różne dla A i B, w zależności od tego, czy tu będę kąt badał, czy tu. Więc A dla alfy jest przyprostokątna. Może wymarzę, żeby Cię to nie myliło. Wymarzę sobie tą betę. Ale trójkąt bym wolał zostawić. Odzyskam ten trójkąt. Dobra. Więc to jest przyprostokątna przeciwległa. Przeciwległa w stosunku do kąta alfa. Przeciwległa, bo leży naprzeciwko. To są oczywiście podstawy. Po prostu teraz powtarzam to, co było w gimnazjum. A B to jest przyprostokątna, przy prostym kącie, przyległa do kąta alfa. To jest naprawdę proste. Przyległa. Dobra. I teraz w takim trójkącie, jak tutaj mamy, mamy pewne stosunki tych boków. Może pokażę Ci to na następnej karcie. Jeszcze raz sobie tutaj weźmiemy ten trójkącik. Gdzieś na środku, albo może bardziej jeszcze tutaj go narysuję. OK. Dobra. Teraz tak, spójrz. Jeżeli sobie weźmiemy stosunek naszego boku A do boku B, czyli co jest ważniejsze, nieważne, że to jest A i B, to może być również kwiatek i jabłuszko. Chodzi o to, czym one są dla siebie. Jest to przyprostokątna przeciwległa do przyprostokątnej przeciwległej. Czyli w tym przypadku jest to właśnie A do B. To stosunek A do B definiujemy jako funkcję sinus kąta alfa. Na razie wystarczy, żebyś tyle właśnie wiedział. Sinus, w skrócie piszemy sin, żeby nie pisać całego. Sinus, piszemy jako sin. Jest to skrót od sinus A do B, to jest sinus tego kąta alfa. Zapisujemy to po prostu w ten sposób. I alfa jest argumentem tej funkcji sinus. OK. Teraz zobacz. Jeżeli sobie weźmiemy stosunek naszego boku A do boku C i nie sugeruj się tym, że to jest A albo C, to mógłbym mieć cokolwiek, tak? Jakieś jabłuszko, a tu kwiatuszek. Więc stosunek jabłuszka do kwiatuszka nie ma znaczenia. Chodzi po prostu o stosunek A jako przyprostokątnej przeciwległej do przeciwprostokątnej. Więc zapiszmy to sobie. A do boku C, czyli przyprostokątna przeciwległa do przeciwprostokątnej, to ten stosunek tych dwóch boków do siebie nazywamy właśnie sinusem kąta alfa. W skrócie sinus piszemy sin. I tak zawsze będziemy już teraz pisać sinus. Zamiast całego sinus, nie lubimy się rozpisywać, sinus, czyli sin, kąta alfa. Więc piszę alfa. A do C to jest sinus alfa. Więc nie chodzi o to, że to jest A do C, chodzi o to, że to jest przyprostokątna przeciwległa do przeciwprostokątnej. I to definiujemy jako sinus alfa, gdzie alfa jest argumentem funkcji trygonometrycznej sinus.
Na razie tyle musisz wiedzieć i to jest najważniejsze i to będzie naszym tematem dzisiaj lekcji. Teraz następny stosunek. Weźmiemy sobie B, czyli przyprostokątną przyległą do C, czyli do przeciwprostokątnej. Zapiszmy to. B do C. To taki stosunek B do C, czyli naszej przyprostokątnej przyległej do przeciwprostokątnej, to taki stosunek nazywamy kosinusem alfa. W skrócie piszemy cos. Kosinus alfa. Gdzie znowu alfa jest argumentem funkcji kosinus. Jeszcze jako funkcję będziemy to potem rozważać oczywiście, tylko teraz to mówię. I został nam ostatni stosunek. Mamy teraz stosunek przyprostokątnej, jednej i drugiej do przeciwprostokątnej. Jeszcze jest jedna rzecz, którą możemy zrobić, jeden stosunek i to będzie A do B. I A do B to jest nasza trzecia, ostatnia już funkcja trygonometryczna. I A do B to jest tangens alfa. I tutaj już niestety skrót jest mylący i strasznie tego nie lubię, bo w zachodniej literaturze piszemy to jako tangens, tan. I to jest bardziej intuicyjne. W polskiej szkole, w polskiej nomenklaturze jest to TG. TG alfa. I tak musisz to pisać. Więc takie są nasze podstawowe stosunki. To jest bazowe. Musisz to po prostu zapamiętać. Najlepiej będzie, jak sobie narysujesz różne trójkąty i będziesz próbował nazywać te stosunki i jakie funkcje one tworzą, więc pamiętaj. Tak jak mówię, przyprostokątna przeciwległa do przeciwprostokątnej funkcja sinus. Teraz przyprostokątna przyległa do przeciwprostokątnej funkcja kosinus. Przyprostokątna przeciwległa do przyprostokątnej przyległej funkcja tangens. I to jest nasza podstawa na dzisiaj. Tyle nam wystarczy i to właściwie byłoby tyle z teorii. I teraz sobie rozwiążemy parę zadań, które pojawiały się na maturach, żywcem wzięte z matur. Pierwsze zadanko, bardzo, bardzo podstawowe. Wezmę sobie. OK. Mamy takie zadanie. Dany jest trójkąt prostokątny. Wtedy tangens alfa jest równy. Proszę bardzo, co my tu mamy? Mamy alfę, mamy kąt prosty, mamy przyprostokątne i przeciwprostokątną. Takie są nasze odpowiedzi. Napiszmy sobie, czym jest tangens. Tangens alfa to jest, jak mówiłem, przyprostokątna przeciwległa do przyprostokątnej przyległej, prawda? Więc tangens alfa to jest 1 do pierwiastka z 2, prawda? 1, czyli tutaj to, do, no zaznaczę sobie może, nie wiem, zielonym, do pierwiastków z 2, czyli to jest 1 do pierwiastka z 2. I to tyle. I właśnie sobie ustawiliśmy ten stosunek, więc tangens alfa będzie równy 1 do pierwiastka z 2. Zaznaczam odpowiedź D. Odpowiedź D. Także to zadanie, widzisz, jest bardzo proste i trywialne są nasze równości. Zobaczmy teraz następne zadanie. Co my tu mamy? Mamy zadanie takie. OK. Zostawmy sobie. Dane są długości boków. BC równa się 5 i AC równa się 3 trójkąta prostokątnego ABC o kącie ostrym beta. Wtedy. Dobra. Pierwsza rzecz, co robimy w takim zadaniu, oczywiście nanosimy sobie BC i AC na rysunek. BC jest tu, więc napiszmy sobie tutaj 5. AC jest tutaj. Napiszmy sobie teraz tu 3. Pytają się nas w tej chwili o sinusy. Jak widzisz, w odpowiedziach mamy różne sinusy, więc napiszmy sobie, czym będzie sinus w tym trójkącie. Jak widzisz, tu już mamy trochę inne ustawienie, dlatego zwracałem Ci uwagę na to, że nie wszędzie będzie to zawsze tak samo, więc ważne jest pamiętanie o tym, czy to jest przyprostokątna, przyległa i tak dalej, a nie uczenia się tych boków na pamięć. Teraz zobacz. Nasz sinus to jest przyprostokątna przeciwległa do przeciwprostokątnej, prawda? Więc mamy teraz tak. Potrzebujemy mieć przyprostokątną przeciwległą, czyli to będzie bok CA, widzisz? Bo jest przy prostym kącie i naprzeciwko kąta beta, więc to jest nasz bok A. Nie bok A, tylko CA. I on jest równy 3, więc to jest nasze pierwsze 3 do przeciwprostokątnej. Ale przeciwprostokątnej nam nie dali. Tu jest jakiś x, którego nie znamy. Nie wiemy, ile jest to. Więc sinus tego, sinus bety jest jak 3 do x.
Jak teraz się dobrać do tego x? Bardzo łatwo, spójrz. Przecież nasz x to jest przecież stwierdzenie Pitagorasa. Możemy się w tej chwili posłużyć. Wiemy przecież, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, prawda? Więc mamy, że 5 do kwadratu plus 3 do kwadratu to jest x do kwadratu, prawda? Czyli jak dalej sobie zrobimy, 5 do kwadratu to jest 25. 3 do kwadratu to jest 9. Więc to jest po prostu 25 plus 9. I to jest nasze x kwadrat. X kwadrat. Więc jak to sumujemy, to będzie 34, więc x kwadrat. Przyniosłem sobie teraz odwrotnie, przerzuciłem, żeby było wygodnie, jak zazwyczaj zapisujemy szukaną po lewej. 34, więc idę sobie tutaj dalej. Tok rozumowania. Spierwiastkuję to teraz sobie. Oczywiście generalnie jak pierwiastkujemy i tak dalej, nie mogę sobie, będą dwa wyniki, prawda, i tak dalej, dodatnie ujemne, ale wiem przecież, że x jest dodatni. X jest przecież bokiem trójkąta, musi być dodatni, więc odrzucam automatycznie rozwiązanie ujemne, więc pierwiastek z x kwadrat będzie równy pierwiastkowi z 34. X równa się pierwiastek z 34. Widzisz, bo tu po prostu obustronnie spierwiastkowałem. Pierwiastek z x kwadrat to x, pierwiastek z 34, no to pierwiastek z 34 niestety z tym już nic nie zrobimy. Więc mam x-a. Wracam w tej chwili do naszego stosunku i mam, że sinus kąta beta to jest 3, jak już to sobie ustawiliśmy, do pierwiastka z 34, czyli naszego x-a. I zasadniczo to już jest odpowiedź. Ale nie znajdujemy jej na liście naszej odpowiedzi. C jest najbardziej zbliżone do tego, co my uzyskaliśmy w tej chwili. Jak się do tego dobrać? Oczywiście oni chcą, żebyśmy usunęli niewymierne z mianownika, więc stosujemy standardowy chwyt usuwania niewymierności. Mnożymy sobie przez to, co jest w mianowniku. To się nazywa mnożenie przez sprzężenie. Będziemy to robić w wielu przypadkach, bo to jest przecież 1, tak? Znasz zasady mnożenia w taki sposób. Wymnażamy sobie. I dochodzimy do tego, że sinus bety jest 3 pierwiastki z 34. Tutaj na dole nam się pierwiastki zniosą. I będzie po prostu 34. To jest odpowiedź. Podkreślam sobie dwa razy. 3 pierwiastki z 34 przez 34, czyli odpowiedź C. Sinus kąta beta to są 3 pierwiastki z 34 przez 34. Zróbmy teraz następne zadanie. Jakie mamy następne zadanie? Takie. Trochę inne. Korzystając z informacji zapisanej pod rysunkiem, oblicz długość wskazanego odcinka. I tu mamy podane, że tangens gammy jest równy 3,5. Czyli tangens tego kąta jest równy 3,5. A naszym wskazanym odcinkiem do policzenia jest C, którego nie znamy. Co możemy w tej chwili zrobić? Mamy dane tangens. Czyli co mamy? Mamy dane, że tangens tego kąta jest równy 3,5, więc możemy napisać, czym jest tangens tej gammy. Nigdy nie lubiłem pisać gammy. Nie lubię tej litery. Ale cóż. Tu mamy trójkę. Trójka jest naszą przyprostokątną przyległą. A tangens to jest, jak wiesz, przyprostokątna przeciwległa do przyprostokątnej przyległej. Więc to jest ta długość tutaj. Ta długość, nazwijmy ją A, do trójki. Tangens gammy to jest A do 3. A do 3 to jest nasz tangens gammy. A tangens gammy jest dany. Tangens gammy jest równy 3,5. Napiszmy to, że 3,5 w takim razie. No, wziąłem to stąd, prawda? Tangens 3,5 to jest A do 3. A do tej trójeczki, która jest przyprostokątną przyległą do kąta gammy. I teraz sobie pomnożę 3 razy 3,5, żeby wyliczyć A. Więc A jest równe 3 razy 3,5. A 3 razy 3,5 to jest 3 razy 3, czyli 9 plus 1,5, 10,5. Więc A jest równe 10, przecinek, przepraszam, taki nawyk pisania kropek, 10,5. Nasze A jest równe 10,5. Wpiszmy to na rysunek, 10,5. I chcemy się teraz dobrać do kąta C. Wykorzystujemy znaną nam sztuczkę już z poprzedniego zadania, sztuczkę, stwierdzenie Pitagorasa, że a kwadrat plus 3 kwadrat będzie c kwadrat, a kwadrat jest 10,5, a jest 10,5, czyli a kwadrat jest 10,5 do kwadratu.
10,5 do kwadratu plus 3 kwadrat jest równe c kwadrat. No i oczywiście teraz sobie to policzę już na kalkulatorze. Włączę sobie kalkulator. Mamy teraz, że 10,5 do kwadratu plus 3 do kwadratu, czyli 9, jest równe 119,25. Zaraz do tego wrócimy, więc 119,25 jest równe c kwadrat. Spierwiastkuję to teraz sobie obostronnie. Pierwiastek z c kwadrat jest c, więc już sobie napiszę, że c równa się. No i pierwiastek ze 119,25 to jest ileś tam w przybliżeniu. Możemy sobie to policzyć. Nie musimy oczywiście. To będzie, pierwiastek jest tutaj. 10,92 to jest oczywiście nieistotne, bo już to obliczanie nie jest ważne. To jest w przybliżeniu właściwie, napiszę, ładnie to napiszę, że to jest około 10,92. Najważniejsze, co musisz wynieść z tego zadania, to tak. Po pierwsze, musisz zdefiniować sobie i zdiagnozować, co jest naszym tangensem omegi, czyli a do 3. A to jest moje po prostu oznaczenie, możesz sobie nazwać ten bok x, jeśli wolisz, liczyć przez x. I wstawiam sobie pod tangens 3,5. Robię, że to jest stosunek a do 3. Wymnażam, wyliczam stąd a. Mam już dwa boki. Jak mam dwa boki, to w dowolnym trójkącie prostokątnym mogę ten trzeci obliczyć i obliczam to po prostu stwierdzenia Pitagorasa. Tak właśnie zrobimy takie zadanie. Lećmy dalej. Co tu jeszcze mam w naszym menu? Coś takiego. Tutaj niestety nikt się nie połaśnił, żeby nam podać treść, ale treść w takim zadaniu jest po prostu rozwiąż trójkąt. Rozwiąż trójkąt. Co to znaczy rozwiąż trójkąt? Rozwiązujemy trójkąt, gdy podamy wszystkie jego boki i wszystkie jego kąty. Czyli musimy znaleźć kąt alfa, kąt beta i bok b. Dokładnie tak. Teraz zobacz. Żeby znaleźć wszystkie te boki. Najpierw znajdźmy sobie bok b. To wiemy cały czas. Nasz kochany Pitagoras służy z pomocą. Piszę, że a kwadrat plus b kwadrat jest równy c kwadrat. B kwadrat nie jest nam znany, b nie znam, ale wiem, że a jest 6, więc a kwadrat jest 36 plus b kwadrat jest równy c kwadrat. A c kwadrat to jest 6 kwadrat 36 razy pierwiastek z 2 kwadrat, czyli to jest 36 razy pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli razy 2, czyli to będzie 72. Czyli zobacz, co teraz zrobię. Przeniosę 36 na prawo. Tu mam 72. Minus 36. To jest nasze b kwadrat. Czyli b kwadrat, mówiąc prościej, to jest po prostu 36. Kiedy to sobie spierwiastkuję, b do kwadratu to jest... pierwiastek z b do kwadratu to b. Pierwiastek z 36 to 6, więc b jest równe po prostu 6. Bardzo ładny i przyzwoity wynik. Teraz musimy policzyć kąty alfa i beta. I teraz będzie coś nowego, także uważaj. Będziemy teraz działać w drugą stronę. Dlatego, że zobacz. Chcemy znać na przykład alfę i betę. Oczywiście nie musimy tego robić, ale zaraz pokażę Ci, dlaczego możemy to troszeczkę obejść. Ale jak to teraz wygląda? Wiemy, że na przykład b do c, napiszmy b do c, jest równe b do c, to jest nasz sinus bety. Widzisz? Bo b jest przyprostokątną, przeciwległą do b, a c jest przeciwprostokątną, czyli b do c to jest sinus bety. B do c to jest 6 przez 6 pierwiastków z 2, czyli napiszę, że to jest 6. B było 6. C jest 6 pierwiastków z 2. 6 pierwiastków z 2. I dalej postępując, szóstki się skrócą, więc 1 przez pierwiastek z 2 to jest sinus bety. Na razie jeszcze czegoś takiego nie możemy ugryźć. Jak widzisz,
wyszliśmy na coś takiego. Nasze beta jest uwięzione tutaj. Jest uwięzione w sinusie. Potem pokażę Ci, jak się do tego dobrać. W tej chwili się nie będziemy tym zajmować. Pokażę Ci to w następnym filmiku. Takie zadania też są. Tutaj jest taka bardzo przyjazna sztuczka, że jak widzisz, B jest równe 6 i A też jest równe 6. A jak pamiętasz, to jest trójkąt równoramienny, prawda? B jest równe 6 i A jest równe 6. Ramiona są takie same. A co to znaczy? To znaczy, że kąty przy podstawie są takie same. Więc A jest alfa, jest równe beta. I to jest nasz bardzo przyjemny wniosek. I w ten sposób jest to najszybciej policzyć. Oczywiście ten trójkąt jest taki idealny, bo jakby tu już było 5, to byśmy musieli to liczyć właśnie w ten sposób. Co Ci jeszcze potem pokażę w następnej naszej lekcji. Ale tutaj po prostu widać, że oni chcą, żebyśmy to policzyli w taki sposób, że to jest trójkąt równoramienny. Więc te kąty alfa i beta są takie same. Co to znaczy, że 180 stopni, czyli suma, miara całkowita kątów w trójkącie, odejmujemy od niej 90 i to jest nasza suma A plus B. Żeby to trochę uprościć, napiszę, że 180 stopni, no to jest przecież 90 plus alfa plus beta. Tak? Bo 90 dodaję do alfy, dodaję do bety. Przeniosę sobie teraz 90 na drugą stronę, więc mam, że 90 stopni to jest alfa plus beta. Ale że... Bo przeniosłem, odjąłem o 180, 90, prawda? Widzisz, skąd się to wzięło. Alfa plus beta to jest to samo, co 2 beta albo 2 alfa, no bo one są takie same, więc mogę równie dobrze, że to jest 2 alfa napisać, albo że to jest równe 2 beta. I teraz jak to podzielę przez 2, to mam, że alfa jest równe beta, jest równe 45 stopni. Rozwiązaliśmy cały ten trójkąt, znamy wszystkie jego kąty i znamy wszystkie jego boki. Na tym właśnie polega rozwiązanie trójkąta. I mam jeszcze jedno takie zadanie dla Ciebie. To jest już trudniejsze. I jest ono końcowym zadaniem. Ono jest już trochę bardziej zaawansowane, tutaj trochę trzeba pogłówkować. No coś może i nie. W trójkącie równoramiennym wysokość jest 2 razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi. Co robimy w takiej sytuacji pierwsze? Rysunek. Pierwsza rzecz to jest rysunek. Dobry rysunek to jest połowa naszego rozwiązania. Rysujmy sobie. Jest trójkąt równoramienny. On nie będzie równoramienny u mnie, ale mam nadzieję, że tego narysujesz trochę lepiej. Wysokość jest 2 razy dłuższa od podstawy. Narysuję sobie wysokość, powiedzmy, na czerwono. To jest moja wysokość H. I ta wysokość jest 2 razy dłuższa od podstawy. Podstawę sobie zaznaczę tutaj na przykład na zielono. I podstawa będzie A. Podstawa to jest A. A wysokość H, czyli spiszmy co wiemy. Wysokość H jest 2 razy dłuższa, równa się 2 razy podstawa A. I teraz spójrz. Musimy teraz znaleźć jakiś trójkąt prostokątny tutaj wszędzie. Od razu nam się rzuca w oczy, że tutaj nam się zrobił taki trójkąt prostokątny z bokiem jednym H, z tym bokiem i z tą przeciwprostokątną. Ten odcineczek, ten tutaj, zaznaczę go może jeszcze jakimś innym kolorem, żeby nam się tutaj tęcza nie zrobiła, zaznaczę go na niebiesko. Ten kawałeczek, on należy do tego naszego trójkącika, tego prostokątnego, który tu wyznaczyłem. I ten malutki odcinek to jest połowa naszego A, prawda? Zgodzisz się ze mną. Połowa A. Jedna druga A. To jest ten właśnie bok. Jedna druga A. Tu mam H, które jest równe 2A. Więc muszę jeszcze zobaczyć, jaki jest równy ten bok tutaj C. Albo nazwijmy go może po prostu X-em. X będzie naszą przeciwprostokątną. Wysokość jest 2 razy dłuższa od podstawy, więc wysokość jest równa 2a. Policzmy teraz z naszego dobrze znanego Pitagorasa. Mam dane, że wysokość, czyli h, do kwadratu, dodać ten malutki bok, czyli 1 druga a, również do kwadratu, 1 druga a do kwadratu, całość podnoszę do kwadratu, to jest wszystko równe x kwadratowi. X kwadrat, prawda?
I teraz tak. H kwadrat to jest 2a. Wstawmy to tutaj do środka, żeby nam było wygodniej policzyć. Więc mam 2a do kwadratu. To jest nasze h kwadrat. Tu mam jedną drugą a. Do kwadratu jak podniosę, będę miał 1/4 a kwadrat. Bo 1 druga do kwadratu to 1/4, a a do kwadratu to, to a kwadrat. I to jest wszystko dalej równe x kwadrat. Kiedy to sobie teraz tutaj policzę, to wychodzę na to, że 4a kwadrat plus 1/4 a kwadrat jest równa x kwadrat. Dodam sobie teraz te a, ale że ja bardzo nie lubię ułamków, to pomnożę sobie to wszystko przez 4, żeby było wygodniej, żeby usunąć sobie tą czwórkę. Mnożę sobie obustronnie przez 4. I wychodzę na to, że 16a kwadrat plus a kwadrat równa się 4x kwadrat. Jak to sobie dodam, to będę miał, że 17a kwadrat równa się 4x kwadrat. Co z tym robię? Oczywiście sobie to pierwiastkuję, jak wiemy. Może napiszę, narysuję to już na nowej planszy, bo nam się tutaj to nie zmieści. 17 a kwadrat było równa 4x kwadrat. Wróćmy jeszcze na chwilę, bo pokażę Ci, co teraz chcemy osiągnąć. Chcemy policzyć sinus kąta przy podstawie. Żebyśmy wiedzieli, wyliczyć mamy a czy x z tego równania, bo mamy dwie niewiadome. Tu jest jakiś kącik alfa. I teraz tak, sinus kąta alfa, sinus alfa jest równy ile? Ile jest równy sinus alfa? Sinus alfa to jest h do x, czyli nasze h do x. Prawda? H do x to jest sinus alfa. To jest to, co oni się nas pytają. H jest równe 2a, więc sinus alfa jest równe 2a do x. Jeżeli sobie na przykład wyliczę stamtąd a od x, to będę mógł tu wstawić i nam się skróci. Więc teraz wróćmy do tego, co tam przed chwilą policzyłem, że sinus alfa to jest 2a, czyli nasze h do x, przepraszam, nie h, do naszego xika. No to teraz spójrz, wyliczę sobie z tego a. Podzielę to przez to, co stoi przy a, więc a kwadrat równa się 4x kwadrat przez 17. I jak to teraz pierwiastkuję obustronnie, to wychodzę na to, że a jest równe 2x przez pierwiastek z 17. 2x przez pierwiastek z 17. Wstawiam sobie teraz to a od tutaj i liczę sinus, czyli to, co miałem policzyć na samym początku, czyli że sinus alfa równa się, i teraz za a wstawiam całą tą kobyłkę tutaj, czyli to jest 2x przez pierwiastek z 17. I teraz, żebyś się nie pomylił, to jest nasze 2, to jest nasze a dopiero. To mnożę sobie razy 2, bo miałem mieć 2a i wszystko dzielę przez x. Widzisz? To jest to, co było 2a. Proszę bardzo. To jest nasze 2a. To jest 2a. I to wszystko jest w liczniku. To jest w liczniku. To jest taki piętrowy ułamek, jak widzisz. I teraz wymnożę sobie te dwójki, więc dalej liczę, że tu już jest prosta algebra. Sinus alfa równy jest 4x przez pierwiastek z 17. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, więc mam razy 1 przez x. I co teraz mam? X mi się bardzo przyjemnie skróca. I dochodzę do tego, że sinus alfa to jest 4 przez pierwiastek z 17. Sprawdźmy teraz, jakie mamy dane odpowiedzi. Mamy odpowiedzi pierwiastek 17 i tak dalej. Odpowiedź C wygląda w miarę przyzwoicie. Oni znowu chcą, żebyśmy wyciągnęli niewymierne z mianownika, więc sinus alfa. Zaraz to napiszę, już na czysto. Teraz wymnożę sobie pierwiastek z 17 razy pierwiastek, przez pierwiastek z 17. Znowu nasze znajome mnożenie przez sprzężenie. Więc 4 pierwiastki z 17
przez 17, no czyli sinus alfa jest równy właśnie tyle, czyli właśnie 4 pierwiastki z 17 przez 17, czyli odpowiedź C. To zadanie było trochę trudniejsze, mam nadzieję, że zrozumiałeś moje wyjaśnienie tutaj. Zaznaczam odpowiedź C. To jest wszystko, co musisz wiedzieć na temat trygonometrii na naszą pierwszą lekcję. Na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę? Szczególną uwagę powinieneś zwrócić na dobrze zaznajom się z tymi trójkątami. Musisz dokładnie wiedzieć, gdzie jest przeciwprostokątna przyległa. Który kąt omawiamy? O czym dokładnie mówimy w zadaniu? To jest kluczowe i najważniejsze dla naszego zrozumienia, czym są funkcje trygonometryczne w takiej postaci, jak tutaj Ci dzisiaj przedstawiłem. I co jeszcze? Naucz się po prostu nazw tych funkcji trygonometrycznych. Możesz sobie porobić parę zadań tego typu. Na dzisiaj to wszystko i poćwicz sobie trochę parę zadań w domu. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.